Cześć, jest marcowy, mroźny poranek, ale zapowiada się ładna pogoda. Pobudka była o 5 rano, około 6 robimy wypad, zabieramy Patryka i Botiego i jedziemy do wioski Glenridden nad jeziorem Allswater w Lake District i będziemy wchodzić na trzecią najwyższą górę Anglii, Helvellyn. Trasa o tyle ciekawa, że jedziemy przez Trident Edge and Swear Edge, dwie krawędzie, dosyć eksponowane. No, zobaczymy. Będzie trochę scramblingu, trochę emocji, trochę adrenaliny. Zanim jednak Was tam zabierzemy, wpada szybkie intro. Dobra, jesteśmy już w miasteczku i wyruszamy na Helvellyn. Tutaj zaczyna się najtrudniejszy odcinek granic z Trident Edge. Robimy krótką przerwę, jakiś posiłek, polatamy dronem i zobaczymy, czy taka straszna ta grań, czy nie. We'll be right back.
Fragment, trzeba było stamtąd zejść z tej ściany. Pamiętajcie, żeby iść w lewo, a nie w prawo, bo w prawo jest... W lewo, jest lufa. To jest na tym obniżonym kawałku przed samym szczytem. Ale i starsi ludzie dali radę, więc spoko, każdy może dać. No i co, zejdziemy, to kontynuujemy do góry. No też by się. Tylko gorzej, jak nie widać, co jest na dole pod tobą, nie?